Ratzinger, kardynał Ratzinger, mówi w, swojej, w swoich książkach o tak zwanej nadwyżce objawienia, czyli o tym, co Jezus wiedział, ale nie powiedział. O tym mówi w Ewangelii Wiele mam wam jeszcze do powiedzenia, ale na razie znieść nie możecie. Ale gdy Duch przyjdzie, doprowadzi was do całej prawdy, do pełni prawdy. I to jest ta właśnie nadwyżka objawienia, czyli apostołowie już coś wiedzą, ale nie wiedzą wszystkiego. A Jezus już to przyniósł na Ziemię. I, i Duch Święty już to będzie urobiał w, w głowach ludzi znakomitych, ale też bardzo prostych. Być może głównie bardzo prostych. I to, jako tak zwane sensus ecclesiae, czyli jako z, taki e, zmysł wiary w kościele powszechnym, zwłaszcza w ludzie prostym, to już będzie drzemać. Te dogmaty, które na razie nie będą zdogmatyzowane, ale one już będą wyznawane w pobożności zwłaszcza ludowej, w pobożności ludu prostego. I te dogmaty, jeszcze nie zdogmatyzowane, jeszcze brak percepcji dogmatycznej kościoła hierarchicznego, ale one już są i w objawieniu biblijnym czy w tradycji ustnej, ogólnie w tradycji, i one są już wierze ludu prostego. I kolejne sobory, a było ich tam około 20, kolejne sobory coraz bardziej wydobywają, coraz bardziej dochodzą do zrozumienia tej pełni prawdy. Tym niemniej fakt, że po którymś tam soborze następuje kolejny sobór, pokazuje, że żaden z tych soborów nie pretendował sobie pretensji i prawa do wypowiedzi ostatecznej i Decydującej czy wyczerpującej we wszystkich kwestiach. Podobnie Sobór Watykański II. Być może nie jest ostatnim słowem, ale przedostatnim, lub przed ostatnim lub przed przed, przed, przed ostatnim. Tak więc ziarna nawet dogmatów nieogłoszonych jeszcze, hipotetycznych, ewentualnych dogmatów o wszechpośrednictwie i o Współodkupicielstwie, współ, współodkupicielstwie Maryi, m, ziarna tychże prawd m, m, s, powinny być już zawarte w y, objawieniu, y, czyli w tradycji spisanej Biblii lub tradycji ustnej Kościoła, wierze ludu. Natomiast nie, nie są jeszcze zdogmatyzowane. Być może nigdy nie będą zdogmatyzowane, być może to nie jest w ogóle prawda. Ale ja osobiście jestem zwolennikiem tych póki co ewentualnych prawd jestem zwolennikiem, uważam, że Maria jest współodkupicielką, jest wszechpośredniczką i, i nie chcę się tutaj wchodzić w konflikt z żadną prawdą wiary zdogmatyzowanej. Krytycy Mariologii, tej maksymalistycznej, czyli tej, którą ja wyznaję, zarzucają jej także nie tylko niezgodność z Watykanum Sekundum, jak właśnie teraz powiedziałem, że nie ma takiej niezgodności, nie musi być takiej niezgodności, i nie ma, Moim zdaniem, ale też y, zarzucają Mariologii Maksymalistycznej jej niebiblijność. No ale ja się zastanowiłem, jakie jest biblijne uzasadnienie jakichkolwiek dogmatów. Bodajże mamy cztery dogmaty maryjne. Jakie jest uzasadnienie? No, jeszcze uzasadnienie bardzo dobrze jest w miarę uzasadniona biblijnie, y, uzasadniony biblijnie dogmat o Marii jako matce bożej. I to też moim zdaniem jest tylko jeden tekst, który wyraźnie wskazuje na to, że jest ona matką Boga. Mianowicie wbrew pozorom, nie jest to ani objawienie zwiastowania anielskie w Łukaszu Maryi, ani zwiastowanie anielskie w Mateuszu Józefowi, ale takim, takim naprawdę dla mnie przekonywującym i moim zdaniem też powinno protestantów przekonać do tego, że ona nie jest, nie jest tylko. Matką Jezusa, Matką człowieka, ale jest też Matką Boga, Matką Syna Bożego, czyli Matką Bożą, Bogu rodzicą, jest tekst z Łukasza to już będzie chyba Łukasz 2, mianowicie tekst elżbietański skądże mi to, że Matka Pana Mego przyszła do mnie. Natomiast pozostałe dogmaty, ale, ale z tym protestanci się też mogą nie zgodzić, prawda? A więc hmm, trudno będzie w sposób oczywisty. Dla wszystkich i w sposób jakby wprost, bazujący na konkretnym fragmencie, uzasadnić dogmaty maryjne już istniejące, na przykład dogmat, że o niepokalanym poczęciu z roku 1854 z 8 grudnia, czy też dogmat o wniebowzięciu z 1955 roku, Pius XII, papież, czy też dwa te pozostałe dogmaty, właśnie y, o tym, że zawsze była dziewicą, sempre Virgina i y, że była. Bogu Rodzicą. Że jest Bogu, Boga Rodzicą. Y, oczywiście według mnie nie, y, to, że była nie, Maria była niepok jest niepokalanie poczęta, y, wyprowadzić należy z archanielskiego pozdrowienia łaski, pełna no pełna łaski. Z Łukasza 1. Podobnie jak dogmat o wniebowzięciu Maryi można wyprowadzić i należy wyprowadzić z Apokalipsy 12, o nie, tekst o niewieście ze skrzydłami orła odlatującej na pustynię z dala od węża, od smoka. Ale ta biblijna inspiracja katolickich dogmatów raczej rozśmieszy Biblistów protestanckich. W taki, w taki sam sposób, więc a więc nie, w sposób nieoczywisty, i jak gdyby nie bezpośredni bazujący na konkretnym tekście, tak samo można uzasadnić. Ewentualne nowe dwa dogmaty maryjne o współodkupicielce i wszechpośredniczce. O, o tym, jak ja uzasadniam oba te tytuły, funkcje i godności Maryi, będzie może w następnym odcinku. Natomiast teraz jeszcze raz podkreślę, nie gorzej jestem w stanie uzasadnić moim zdaniem, uzasadnić. Hipotetyczne dwa nowe dogmaty, nie gorzej biblijnie uzasadnić, aniżeli uzasadnione są dotychczasowe cztery dogmaty biblijne. Nie ma więc bezpośredniej i oczywistej, biblijnej zasadności katolickich dogmatów. Jest pośrednia i nie do końca, gdyby oczywista, nie wszystkich przekonywująca. Argumentacja biblijna na korzyść dogmatów. Oczywiście nie, nie sama Biblia, nie sola Skryptura będzie tutaj decydować, ale przede wszystkim tradycja. Ustny przekaz był pierwotny, niepisemny, pisemny jest wtórny. Żywe słowo to jest słowo ustne, według Pawła, a nie słowo spisane. Tak więc yy, bazujemy przede wszystkim na tradycji, a nie na jej tym, tym fragmencie, jak gdyby wtórnym, w tym echu tradycji ustnej, jakim jest yy, tradycja spisana. W ogóle w podejściu do tekstów biblijnych, gdy chodzi, na przykład, o uzasadnianie dogmatów maryjnych, dotychczasowych czy nowych, nie wystarczy, jak gdyby sama Biblia, sam tekst. Już o tym mówił Ratzinger, że jest potrzebne, jest tutaj potrzebne, między innymi uprzednia wiara katolicka. Dopiero w jej świetle te teksty nabierają prawidłowego znaczenia. I to wiara katolicka, z którą pochylam się nad tekstem Biblii, który był pisany przez Kościół katolicki, przez Kościół apostolski i sklejany odpowiednio zbierany przez kościół, dopiero ta wiara moja katolicka gwarantuje mi po, gwarantuje poprawność zrozumienia tych tekstów. Tak więc wiara katolicka powinna być czymś uprzednim. A wobec, yy, wobec yy, przepraszam Was, czymś uprzednim wobec yy, samego czytania. Wpierw wiara katolicka, dopiero potem czytanie. Ale nawet nie, jeszcze oprócz wiary katolickiej potrzebny jest, yy, yy, jest też yy, intelekt yy, logiczny, który wnioskuje precyzyjnie. A oprócz intelektu, no bo trzeba, trzeba być trzeba czytać mądrze, a nie głupio słowo Boże, a więc to musi być intelekt, to musi być coś, proces racjon, ra, racjonalny i logiczny. A oprócz tego, <laughs> musi być moim zdaniem i to w ramach może tej wiary katolickiej, właśnie jakiś taki optymizm, epistemologiczny optymizm co do maksymalizmu, hmm, Maksymalistycznego podejścia Boga, na przykład do Maryi, czy do innych kwestii, że Bóg jest maksymalistą. To właściwie jest, y, zasadza się jakoś w naszej wierze, sądzę, ale wolę to wyodrębnić jako trzeci element. Że Bóg jest w swoim miłowaniu, w swojej wszechmocy i dobroci, jest kimś raczej maksymalistycznym, aniżeli minimalistycznym. W swojej dobroci, w swojej atencji, między innymi do Maryi, również do człowieka. A więc zanim zacznę czytać dany tekst i go interpretować, muszę mieć wiarę katolicką, muszę y, umieć myśleć. W sposób racjonalny, w sposób logiczny, no i muszę mieć mm, też y, tę, jak gdyby, suponować, że Bóg jest kimś niezwykle dobrym, kimś, kto przekracza y, moje spodziewania, y, jest maksymalistyczny. No i wreszcie ostatnia rzecz, o której też mówi Ratzinger: że przed rozpoczęciem dyskusji już tym razem na temat Słowa Bożego i w ogóle y, y, tych kwestii, y, wymagane jest, jak gdyby, uprzednio, Również pewna życzliwość ze strony oponentów, dyskutantów. Ta życzliwość emocjonalna i ta otwartość intelektualna na argumenty strony przeciwnej. Dopiero z takim uprzednim założeniem możemy siąść do czytania Słowa Bożego oraz możemy zasiąść do sporów teologicznych. Wtedy, takie czytanie i taka rozmowa z pomocą łaski Bożej będzie przybliżać nas do coraz większy, większy, pełniejszej prawdy. Żegnam Was do następnego razu. Tam przy, przy następnej okazji już będę mówić wyraźnie na korzyść Maryi jako współodkupicielki i jako wszechpośredniczki, yy, jako mojej hipotezy, jako dobrze argumentowanego, argumentowanej hipotezy, czyli teologumenu. Dziękuję Wam za uwagę, z Bogiem.